Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak słońce świeci, to człowiek dostaje takiej energii, że można by powiedzieć, iż nie wie, co z nią zrobić, ale to nieprawda, bo ja wiem, jak ją spożytkować. Zaczniemy, jak się pewnie domyślacie, od jazdy na siłkę, gdzie są stoły do ping-ponga. I tam zaczniemy dzisiejszy odcinek. Ale to tylko początek, także zapraszam was serdecznie. Zostańcie z nami, obejrzyjcie do samego końca. Życzę miłej zabawy. Nie zwlekając zatem, otwieram bramę i ruszam po dziewczyny. Zabieram je z kawiarni i jedziemy prościusieńko na siłkę. No i jestem już pod dwóch kafe. Zaglądam do środka. Stay. Are you ready? Gotowe? Jedziemy. If you will be better in ping pong. You never know where the ball will go. Tarek mu narzeka od rana, że trzęsą się jej ręce. Mówi, że nadal jej się trzęsą. Będzie miała przewagę w ping-ponga. Nie wiadomo, gdzie piłka poleci. Juni, jedziemy na ping-ponga. Jacob tam będzie. Juni, Juni, Jacob tam będzie. Juni, Juni, Jacob tam będzie. Gotowa? Jedziemy? Jedziemy do Jacoba? Tak? Dobra, no to chodź. Mama, let's go. 55. 55 what? Strona 55, dobra. Będę pamiętał. Jedziemy. Ja w to nie wierzę. Czekamy już 25 minut, jest 25 po pierwszej. Teoretycznie od pierwszej powinno być otwarte. Oczywiście żywej duszy nie ma. Drzwi zamknięte. Kłódka na zewnątrz. Zero informacji. Wczoraj się pytaliśmy od pierwszej. Dzisiaj przyjeżdżamy, no zamknięte, nikogo nie ma. Być może po prostu jest nieczynne. No co zrobić? A przyjechała większa grupa. Jest Andrew z Ni, no i mi, Tarong. Wszyscy chcieliśmy pograć. Także wydaje mi się, że dzisiaj będzie z tego lipa. Trzeba coś zamiennie wymyśleć. Trudno. Co zrobić? No nie doczekaliśmy się otwarcia siłki. Ja pojadę jeszcze po drugiej tam sprawdzić. Generalnie umówiliśmy się, że przyjedziemy tutaj na... To jest najciekawsze miejsce do zabawy dla dzieciaków. Dobrze, kochanie, zdejmuj sobie buciki. Dobra, możesz pobrykać teraz. Więc zaraz tutaj ma przyjechać też mi z Jacobem i Ni z Andrew i Aiden chyba ma na imię chłopak. Posiedzimy chwilę, potem tak jak mówię, pojadę jeszcze raz, sprawdzę tą siłkę, czy ją otworzyli, czy nie. No i zobaczymy, co dalej, no. Dzisiaj ciągle pięknie, choć bez zachodu słońca. Jest 2:30, ja jadę zobaczyć, czy siłkę otworzyli. A dziewczyny sobie przysiadły na ziemi i typowo po kmersku wcinają sobie surowe owoce. To jest kwaśne mango, to jest to rose apple, które rośnie u nas, znaczy obecnie nie rośnie, ale widzę, że jeszcze są, skoro są dostępne. Tu trochę owoców i te świństwa, te sosy, one są słodko, pikantno, słone, zbyle. Ale owoce są dobre. Oh, almost kill myself. Dobra. Dziewczyny mówią, że jest super kwaśne. Jest kwaśne. Dobra. Jadę zobaczyć, czy otworzy siłkę. Jak wygląda sytuacja? No, jest otwarta siłka, ale nie ma prądu. Jest dość ciemno, ale bez przesady. No ale najważniejsze, jest piekielnie gorąco. To jest piekarnik, jeden wielki piekarnik, blaszana hala. W środku mega, mega gorąco. Ale mimo wszystko, zabiorę tutaj, przyjedziemy i zobaczymy, może uda się chwilę pograć. Wypocić się, to też dobra sprawa. Byle tylko nie było zbyt ciemno na grę. Byłem w środku, wygląda na razie, że chyba sobie damy radę. Jadę po resztę, no i zobaczymy. Ale jakaś klątwa na tym moim ćwiczeniu wisi. Nie wiem, o co chodzi. Trzeba zrzucić to jakoś. Brak prądu ma swoje zalety, bo nikogo więcej nie ma poza nami. Można spokojnie się przejść. I co ważne, muzyka nie nawala. Sama siłownia, ta część taka klasycznej, tradycyjnej siłowni nie jest może specjalnie okazała, no ale podstawowe urządzenia są. Coś tam porobić można. Są bieżnie, są rowery, parę ławeczek. Co nieco zrobić się da. O! Oho! Przyjechali już wszyscy. Jest i mi, jest i mi, jest Andrew.
No to co, to chyba zaraz zaczynamy grę. Juni, załóż rękawice i wal! Czemu żeś akurat zdjęłaś się jak ja przyszedłem? Dobrze, Juni. Trenuj, trenuj. Bomba. O, jest prąd. Dobrze. A generator? No ja nie rozumiem. I think so. Yeah. Włączyli generator, żebyśmy mieli światło. Nie sądzę, żeby on udźwignął klimatyzację 7,5 kW. No pewnie jakoś by udźwignął, ale nie na całą halę, więc myślę, że to tylko pod oświetlenie, ale to zawsze coś. Także chłodno może nie będzie. Aha, ile to kosztuje? Dolca za, od osoby za każde urządzenie. Czyli na przykład gramy w dwie osoby na stole. Two bottle of water? Oh great. Give me. Is it cold? Okay. W cenie butelka wody na osobę. Doskonale. To ja biorę. Taran trenowała w szkole ping-ponga. Także nie jest cienka w to. Aczkolwiek już długo nie grała. Ja nie grałem bardzo długo. Ale zobaczymy. Taran, can we play? Dum tylko ping-ponga. Powinien mieć kogoś od biegania po piłeczki. I thought that you will start. Are you want to already play ping-pong? No, come on. Kolejne punkciki na moim koncie. Pancho nie grał ze 20 lat co najmniej, ale widzę, że pewnych rzeczy się nie zapomina. Gromie, Polska, Kambodża. Juni przybiegła jednak z rękawicami. I odkłada mamę po tyłku. Dobra, Juni, my gramy dalej. Zaczęliśmy oficjalne rozgrywki. Mamy czterech zawodników z czterech państw. Andrew jest z Australii, Tarong Kambodża, Tajlandia, no i ja Polska. Mamy pierwszy oficjalny mecz za sobą. Gramy jednego seta do 11. Grałem z Tajlandią i wygrała Polska 11-5. Teraz mamy mecz Kambodża-Australia, ale jeszcze na razie rozgrzewka trwa. Co kochanie? Plancika masz? Nie, to sprężynka. Dobra. Nadarza się powtarzalna okazja do zważenia się po tygodniu od rozpoczęcia diety. Ruszałem, bardzo łatwy wynik do zapamiętania, ruszałem ze stówy, równiutko stówy. Sytuacja po tygodniu? No 94-95. 94 myślę, że można by powiedzieć. Jest to wynikiem oczywiście tego, że na początku schodzi woda z człowieka. Na razie jeszcze nie mięśnie. Jeszcze tłuszcz. Ale woda zeszła i to były te kilogramy. No, najtrudniejsza część dopiero przede mną. What you trying to do? Exercise. I thought that we came here to play ping pong, not to get, you know, wet. Godzina gry ping ponga w sam raz. Inna sprawa, że są po prostu straszliwe upały w środku. I tak jak na zewnątrz dzisiaj było 33 stopnie, to w środku pewnie, no, mniej więcej to samo, no bo tam słońce nie operuje. Ale nadal jest to dość gorące jak na nawet niewielką ilość ruchu. Ja na dzisiaj kończę. Zaraz się dowiem, czy dziewczyny chcą jeszcze zostać, czy nie. Czas najwyższy kończyć robić zupę.
Była super zabawa, na pewno będę chciał robić to częściej i regularnie. How was it? Hot. Było gorąco, to na pewno, ale świetnie się bawiłem. Także myślę, że wprowadzimy to tak na 2-3 razy w tygodniu. A na razie jedziemy do domu. A z czego ta zupa? No właśnie mówiłem, tak jak wspominałem, że zostało nam bardzo dużo tego sosu, bardzo dobrego sosu, z dużą ilością jeszcze warzyw. Znaczy dużo, jak dużo. No jak na jedną zupę na pewno będzie ok. Z powrotem doprowadzam do gotowania, zagotowania na razie smaku. No bo wróciłem dopiero co z siłki, także to już ostygło. To mi się będzie delikatnie gotowało, a ja w międzyczasie skoczę sobie pod prysznic. A później jedzonko. A na kolację leczo. Zupa gotowa. Troszkę się pogotowała, smak z tej kości, z mięsa wokół się połączył z tą zupą i naprawdę jest rewelacja. To jest taki jakby pikantny kapuśniak nasz. Naprawdę genialna zupa. Jest na tyle dobra, że Taronka ją spróbowała i stwierdziła, że jest dobra, z tym, że ona sobie upgrade'owała. Ma tutaj nudle, wrzuciła do środka, wkroiła sobie mięsa jeszcze, szczypiorek i zrobiła sobie w ogóle na to. No i oczywiście duża ilość jeszcze dodatkowych, czyli kotek, ja ci zaraz dam. Juny, poproś kotka, żeby poszedł. Popołudnie już nastało. Kotek, pielęgnacja. Dobra. Jedziemy sobie przejechać się dookoła miasta. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Junku, telefon tacie dawaj. Juny, dawaj tacie telefon. Jak nic zaraz wyrżnie po prostu na ziemi. Dzięki! Dobra robota. Dziękuję. No to jedziemy. Let's go. Nasz spacer motorowy. Zaczynamy od płatności. Musimy zapłacić rachunek za wodę. Także się tu zaczyna. Co to za mną się... O! Śmieciarka, już wiem. Nie jest tak źle. Juny już zwinęła znowu coś. Matko jedyna. Tam pani jej daje, no dobra. To jest taka mała kombinatorka. Co to Juny jest? Rabbit. Rabbit? Rabbit. Króliczki, tak. A zatrzymaliśmy się, żeby kupić tych kolorowych rybek kilka. Żeby przełamać dominację. Nie, czy, znaczy przełamać, to nie przełamać, ale... How much they are? No nie wiem, ile? How many? Three? Five? How many? Three. Okay, let's take three. Some new fishes? Oh! I want my own. These are the same, it's also mieczyki, but white one. The same as we have in the... Ah, the red one. But these are white, so maybe they will mix and have some new colors, you know? Chyba też mieciki białe. Wziąłbym dwa. O kurde blaszka, tutaj to już karpie takie, że nie wiem. Ten pomarańczowo-czarny tutaj. Ciekawa rybska, jakbym takie wyciągnął na wędkę, to powiem szczerze, byłbym excited. Podekscytowany. Nie krzycz, nie krzycz. Juny będzie łapała? Juny go over there, big one. Which color? Nie wyławiaj. Tak patrzę, że ładnie rosną roślinki, ale już wiem dlaczego. Nawożą je zdechłymi rybkami. Tam też, tu też. Rzucają. No cóż, mogą powiedzieć. Piękne, błękitne można by rzec niebo, a tymczasem z tyłu, znowu z nad gór, nad kardamomowych. Nadciąga nam nocne burzobranie. Będzie grzmiało i będzie padało. I akurat dzisiaj nie ma mnie na Riverside. Przejeżdżaliśmy niedaleko, ale nie zajechałem. Ale dzisiaj piękny zachód słońca. O kurde blaszka, taki ciemno-pomarańczowy, fajny. I jest pełne słońce. No trudno. Znów mamy godzinę idealną. O, Juny płacze. Doskonale. No to co? Wróciliśmy już z zakupów. Zaraz idziemy wpuścić rybki do oczka.
Jeszcze jeden rzut oka na ten zachód słońca, bajeczny. No to jest ta chwila. Trzy kolorowe i dwie białe. Ja myślałem, że te białe to też mieczykowate, mieczyki w sensie. Ale pan powiedział, że to zupełnie inny gatunek. No więc puszczamy parkę białych, które mam nadzieję, że sobie poradzą, bo są chyba większe od tych mieczy. No może największe mieczyki są mniej więcej tej wielkości. Za to te kolorowe dopiero teraz widzę, jak te nasze urosły. Jeżeli kupowaliśmy je w tej samej rozmiarze co te, no to nasze są już dwa razy większe. Tak, Żuny, pomóż mamie. Pomóż mamie. Keep it and put it like this. No, zrób tak, no jak mama. O, dobrze, Juny. Juny, sprawdź, czy nie ma w torebce żadnej ryby. Juny, zobacz, czy nie ma rybki w torebce. Spłynęło. Have you seen where those colors went? Super. Obiecuję, że ostatni raz. Ostatni raz pokazuję ten zachód, co jest piękny, bo tak podświetlił te chmury. O, ptaszka tam mamy na dachu. No proszę. Piękny, piękny zachód słońca. No cóż, dzień chyli się nam ku końcowi. Mieszkasz tam sobie wróbelek? Fajnie. No proszę, są wszystkie. Wszystkie rybki, które wczoraj żeśmy wpuścili. Były dwie białe, przed chwilą jedna popłynęła sobie, druga. Kolorowe rybeczki tu prześmigują, śmigują. O, tam były przed chwilą pod liściami. Muszę znowuż trochę wyjąć. Tu zasłaniają za bardzo te rybki. Strasznie szybko się mnożą te rośliny. No, ale wszystkie widać, że są. To super. Nawet ta wielka, karpiowata, ma teraz więcej wigoru i energii, od kiedy ma koleżanki. Nastąpiła drobna zmiana pogody. Od rana delikatnie pada. Nie jest to jakaś specjalna ulewa, ale mimo wszystko mokro na zewnątrz. Ja natomiast od rana jestem w troszeczkę innym wszechświecie, a mianowicie na kanale Chili z Pieprzem, na którym przygotowuję i pokazuję dzisiaj, jak zrobić coś na kształt leczo. Ale leczo z azjatyckim charakterem. Leczo, które przypominać mi będzie chociaż trochę tą potrawę, którą robiła moja mama, a jednocześnie oddać charakter miejsca, w którym obecnie mieszkam. No tu jest kwestia również dostępności pewnych składników oraz ich braku. Także gdybyście mieli ochotę, to zapraszam serdecznie na kanał Chili z Pieprzem, gdzie możecie zobaczyć, jak przygotowuję leczo z piersią z kurczaka i takim charakterem khmerskim, charakterem Azji Południowo-Wschodniej. Chili z Pieprzem na YouTube. Dzięki temu, że wróciłem do przygotowań dań na kanał Chili z Pieprzem, no mam śniadanie bardziej wyszukane niż zazwyczaj. Trochę więcej poświęciłem na to czasu, uwagi. Choć wcale nie jest ono bardzo pracochłonne. Zresztą możecie się o tym przekonać, jeśli zajrzycie na kanał Chili z Pieprzem. No to co? To ja dzisiaj. Herbatka. Zaczynamy od puer, która mi się ładnie zaparzyła na bursztynowo. Nie chcę pić zbyt mocnej, żeby nie podnieść za bardzo ciśnienia. Bardzo dobra herbata. Świetnie będzie mi pasowała do naszego leczo. Leczo z polską duszą i azjatyckim charakterem. Bomba. Może troszkę brakuje ryżu, żeby zjeść to razem. Ale moi drodzy, fantastyczne. Zapraszam was na krótką podróż na drugi kanał, a ja wracam do konsumpcji. Smacznego raz jeszcze dla was. I do zobaczenia za chwilę. Dzisiejszy odcinek troszeczkę krótszy, ale zresztą ostatnio mówię troszeczkę krótszy, a później się okazuje, że on wcale nie taki krótki. Niemniej, to jest koniec dzisiejszego odcinka, ale zanim jeszcze się pożegnam, chciałem tylko napomnieć a propos kanału do słuchania. Tam ostatni odcinek, który wrzuciłem, to był odcinek kontynuujący jakby moje przygody tutaj w Kambodży. Skąd się wziąłem, co się tutaj działo i jak to się wszystko podziało. Ale myślę, że to nie będzie tak jednolicie cały czas tylko ta tematyka. I tak sobie powoli szykuję zupełnie inny temat na najbliższy odcinek, który powinien się pojawić w ciągu najbliższych dosłownie kilku dni. Także jeśli macie ustawiony dzwoneczek i subskrypcję, to powinniście zostać o tym poinformowani. Jeśli nie,
macie okazję to zrobić i będziecie na pewno na bieżąco z tym, co się dzieje. A poza tym zapraszam na Chili z Pieprzem, jak już wcześniej mówiłem. Dzisiaj dziękuję, to już wszystko. Zapraszam serdecznie na jutro, a dziś życzę Wam miłego i super udanego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!